A z nami pan Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Świeżo po zakończeniu tej najbardziej emocjonującej chyba debaty dzisiejszego dnia, czyli debaty politycznej. Czy zdrowie jest priorytetem państwa? Takie pytanie w haśle tej debaty. Udało się na to pytanie odpowiedzieć? Chyba się udało. To znaczy myśmy zaczęli od pewnych danych statystycznych, które niekoniecznie wskazują, że to zdrowie jest tym priorytetem w państwie. Mimo wymogów oczywiście konstytucji, sławnego artykułu 68, który jakby państwu nakazuje przejęcie tych obowiązków. Natomiast o wiele ciekawszym była odpowiedź na to, co zrobić, żeby ono się rzeczywiście stało. Tym bardziej, że Polska niestety ma nieciekawą przyszłość. To jest przyszłość związana z pewnym kryzysem, który może nastąpić i mamy już datę tego kryzysu, 2020 rok. To już tak rzeczywiście dokładnie tak, wiemy, musieli zaciskać pasa? No myślę, że czy będziemy musieli, to zależy właściwie od tych 5 lat, które nas czekają, ale jedno jest pewne. W 2020 roku mamy koniec funduszy unijnych, czyli musimy je w sposób optymalny wykorzystać. Poza tym 2020 rok to jest bardzo trudny rok, jeśli chodzi o sytuację demograficzną Polski. Mianowicie do wiek emerytalny osiągną ci 65-latkowie, którzy wywodzą się z tego wyżu demograficznego powojennego. Oni oczywiście przestaną być tak zwanymi ludźmi produkcyjnymi. Natomiast także gwałtownie zmaleje liczba tych osób, które będą opłacały za nich te składki. Więc po pierwsze system zdrowia powinien zrobić wszystko, aby ci ludzie jak najpóźniej poszli na te emerytury, dlatego że wtedy będą się w jakiś sposób finansowali i żeby zachować ich w dobrej, powiedzmy sobie, kondycji. O to, żeby jak najpóźniej poszli na emerytury, to już dba państwo. Ustawodawca dba o to, niekoniecznie system zdrowia. Ja chcę zapytać o to, czy w dzisiejszych czasach, mówiąc o systemie ochrony zdrowia, mówimy cały czas jeszcze o misji, czy możemy mówić to w kontekście także robienia biznesu? Pani, ochrona życia człowieka, ochrona jego zdrowia, myślę, to jest zawsze misja. Tak pewnie też ją pojmują wszyscy ci, którzy w tym dziele uczestniczą. Lekarze, pielęgniarki, specjaliści, technicy i tak dalej. Natomiast ponieważ państwo bywa, jak się okazuje, słabe w niektórych obszarach, to musi być zastąpione biznesem. Kwestia ubezpieczenia to już jest pewnego rodzaju biznes, dlatego że nie ubezpiecza się po to, żeby tylko i wyłącznie zabezpieczyć określone wydatki związane z czymkolwiek, ale także, żeby na tym zarobić, bo wtedy nie byłoby instytucji, które ubezpieczają ubezpieczycieli, bo po prostu bym się to nie opłacało. I również, per analogia, mamy również do czynienia z sytuacją, w której różnego rodzaju usługi, które w stosunku do których państwo jest niewydolne albo nie jest w stanie sobie nimi poradzić, w sposób rynkowy próbują wejść podmioty niepubliczne, tak zwane prywatne. Czy właśnie w kontekście tego, o czym pan mówi, czyli starzejącego się społeczeństwa i odchodzenia od tego publicznego systemu ubezpieczeń społecznych, czy tutaj ta prywatna służba zdrowia będzie wygrywać? Proszę panią, rozmawia pani z przedstawicielem biznesu, więc ja mogę być... Nie wiem, czy ona będzie w stanie wygrywać. Pewnie będzie w części wygrywać, jeśli stanie na takim poziomie, że ten wiek, te 65+, ten umowny, czyli tych tak zwanych, z angielska mówiąc, senior citizens, zostanie w jakiś sposób przedłużony, przeniesiony. Natomiast proszę pamiętać, że już dzisiaj jest to rynek, który liczy się w milionach. Ponad 5 milionów ludzi w Polsce to już są ludzie, którzy ten wiek osiągnęli, więc oni mają specjalne określone potrzeby, zarówno rynkowe, jak też potrzeby osobiste. Nie takie same jak ci, którzy jeszcze tego wieku nie osiągnęli. W związku z tym biznes powinien to wykorzystać. Jest po prostu luka na rynku, którą trzeba wykorzystać. No ale z drugiej strony mamy brak oddziałów geriatrycznych w Polsce, notoryczny brak specjalistów właśnie geriatrów, czyli no, tej opieki medycznej skierowanej dla seniorów. Czy zatem przyszłość polskiej medycyny to wysoko wyspecjalizowane duże kliniki, czy raczej właśnie te mniejsze o wąskiej specjalizacji, a może właśnie telemedycyna, o czym panowie też w tej debacie politycznej rozmawialiście? Proszę panią, właśnie wymaga pani ode mnie jakby odpowiedzi na rzeczy, które, o których powinni decydować przede wszystkim politycy. Natomiast mogę pani powiedzieć tak, że patrząc na inne kraje, które już z tymi problemami się uporały w jakiś sposób, mamy cały szereg różnych działań,
działań, które możemy wręcz zaadaptować. To jest kwestia określonej koordynacji w opiece zdrowotnej. To jest tak zwana opieka środowiskowa, która w danym środowisku ściąga wielu specjalistów, których wkład i wzajemna koordynacja i współpraca dają pożądane efekty. To jest kwestia również tej opieki nad ludźmi przewlekłymi. My jesteśmy ciągle państwem na dorobku i model, który będą musieli politycy rozwiązać. Nie wiem, czy przez podwyższenie składek na ubezpieczenie, czy też znalezienie jakichś innych źródeł finansowania z budżetu, może z dodatkowych ubezpieczeń, musi te kwestie uwzględnić, dlatego że to będą wymagania stawiane zgodnie zresztą z konstytucją przez polskie społeczeństwo. Mówi pan politycy, podobno niedobrze, kiedy mieszają się do gospodarki, no ale pytanie teraz, jak będą się mieszać do systemu ochrony zdrowia. W tej kwestii się zgadzam. Zresztą mam swoje takie stare powiedzenie, skierowane oczywiście do polityków, że jeśli nie potraficie nam pomóc, to przynajmniej nam nie przeszkadzajcie. Damy sobie wtedy sami radę. No to gdyby jeszcze podsumować te największe problemy, przed którymi stoi polski system zdrowia w tej chwili. Musimy przede wszystkim rozwiązać kwestię tak zwanego płatnika, dlatego że myślę, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest niestety nieudolnym systemem, nieudolną organizacją. Ja też nie chcę za polityków odpowiadać w jaki sposób, ale z pewnością trzeba wprowadzić moim zdaniem dużą dywersyfikację, jeśli chodzi o płatników. Wydaje mi się, że element konkurencji jest tu oczywiście potrzebny. Druga rzecz, moim zdaniem niezwykle ważna, to jest kwestia szerszego otwarcia się na innowacyjne terapie i leki. Jeśli chodzi o farmakoterapię, to jej udział, tą innowacyjną farmakoterapię, to jej udział w rynku wyrobów aptecznych to jest na poziomie 1%, a średnia europejska to już jest 5%, więc jest tu bardzo poważna luka. Myślę również, że musimy wprowadzić bardzo dynamiczne modele właśnie opieki nad pacjentem, które niekoniecznie mają dotyczyć tylko i wyłącznie sytuacji po chorobie. Trzeba przede wszystkim zapobiegać. Profilaktyka, podejście na przykład do innowacyjnych leków, nie jak do wydatków, tylko do swoistej inwestycji, każdy ekonomista to przyzna, spowoduje, że te wydatki potem będą bardziej ustabilizowane. I to są te pierwsze wnioski płynące z Europejskiego Kongresu Medycznego, który trwa w Gdańsku. Pan Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, był naszym gościem.